Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów przedłożyło wniosek w sprawie zmian w składach osobowych komisji sejmowych, druk nr 70. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Prezydium Sejmu przedłożyło wniosek w sprawie wyboru uzupełniającego do składu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, druk nr 76. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku. Mam dwa zgłoszenia do wniosków formalnych. Oby to były wnioski formalne. Bardzo proszę, pan poseł Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości. Jest pan poseł Ozdoba? Nie ma. Idzie? A, jest. Dobrze. Szanowny panie marszałku, ja bym na waszym miejscu takich dobrych min nie miał, bo dzisiaj sąd. Nie wiem, czy kojarzycie takie nazwisko Bronisław Komorowski. Taki prezydent był w 2014 roku. Z rąk tego prezydenta, naszego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dał nominację sędziowską panu sędziemu Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Jakub Kamiński dzisiaj stwierdził, że odmowa wszczęcia postępowania w sprawie wyborów kopertowych była zasadna. Sąd z justycji stwierdził, że wybory były de facto, nie de facto, były legalne. I panie marszałku, jak się pan czuje w chwili, kiedy ta większość parlamentarna tworzy fikcyjną rzecz? I jeszcze jedna rzecz. Wolne sądy i uchwałą możecie również unieważnić wszystkich sędziów Bronisława Komorowskiego, ale to jest wasza alternatywna rzeczywistość. Odpowiadając na uprzejme zapytanie pana posła, stwierdzam, że czuję się dobrze. Mam nadzieję, że pan poseł również. Natomiast w wystąpieniu pana posła nie odnajduję cech wniosku formalnego. W związku z powyższym proszę o zabranie głosu w sprawie wniosku formalnego pana posła Zbigniewa Konwińskiego z Koalicji Obywatelskiej. Przepraszam? A dobrze, czyli pan poseł złożył wniosek formalny na zaś, a przed komisjami jeszcze będziemy mieli okazję się zobaczyć. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 69 wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 436 posłów, za ustawą 268, przeciw 118, wstrzymało się 50. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. To pierwszy projekt obywatelski przegłosowany w tej kadencji Sejmu. Dziękuję wnioskodawcom, dziękuję wszystkim państwu posłom, niezależnie od poglądu w tej sprawie, za pracę nad tym projektem. Powracamy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego. Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej. Wobec propozycji przyjęcia przedstawionej informacji do wiadomości zgłoszono sprzeciw. Pod głosowanie poddam wniosek o przyjęcie informacji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem do wiadomości informacji prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 445 posłów, za 184, przeciw 261, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm informację prezesa Rady Ministrów w sprawie protestów polskich transportowców i rolników na granicy polsko-ukraińskiej odrzucił.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24 porządku dziennego. Odwołanie członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. To jest druk numer 62. Mówił pan, panie Budka, o tym, że... Panie pośle Budka, mówił pan o tym, że my robiliśmy spotkanie z partiami z Europy Zachodniej. Otóż dzięki temu, że zrobiliśmy to spotkanie, te partie z partią Vox na czele potępiły agresję rosyjską na Ukrainę. Nie mamy się czego wstydzić. To my ich do tego przekonaliśmy. To my ich do tego przekonaliśmy. Szanowni Państwo, na wołowej skórze spisać można wypowiedzi, a tutaj przytoczyłem tylko pana przewodniczącego Tuska. Przecież tych wypowiedzi po stronie Platformy Obywatelskiej, pana ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który zapraszał Ławrowa. Ławrowa, jak wam nie wstyd, na spotkanie z ambasadorami polskimi. To poprzednio tego typu hańby dopuścili się ministrowie w czasach PRL-u. Jak mogliście coś takiego zrobić? Czy to wszystko, drodzy rodacy, nie wymaga wyjaśnienia? Czy to wszystko nie wymaga komisji weryfikacyjnej? Wymaga. I właśnie dlatego dzisiaj ci, którzy chwilowo być może są większością, ale być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie i głupio im chowają głowę, patrzą w sufit, może zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Drodzy Państwo, proponuję, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Za chwilę. Panie pośle, zna pan moje otwarte serce, ale też dobrze wie pan, że gdybym nawet dał 10 kwadransów, to ta dyskusja i tak nie zostałaby wyczerpana. 5 minut to i tak więcej niż w przypadku wniosków zwykle ma miejsce. Dziękuję. Dobrze, to moment. Najpierw sprostowanie, bo chciał pan sprostowanie, panie pośle, i dobrze pamiętam, ma pan minutę na sprostowanie, później wniosek, czy raczej sprzeciw pana Brauna i później wystąpienia drogich państwa z klubów i koła. Bardzo dziękuję, panie marszałku. No nie dziwota, że pan premier Morawiecki nie jest w stanie zrozumieć bardzo prostych słów, ale mógłby wyjaśnić chociaż jedną prostą rzecz. Dlaczego doprowadził pan do tego, że sprzedano polski Lotos? To raz. I druga rzecz. Dlaczego pan tak gorliwie i pana bank, którego był pan prezesem, doradzaliście rosyjskiej firmie, która próbowała przejąć polskie Azoty? To pan jako prezes banku robił wszystko, żeby Rosjanie przejęli strategiczną polską grupę. Do dzisiaj nie wytłumaczył się pan z tego. Może pan tutaj wychodzić, opowiadać bzdury, próbować robić wszystko, ale Polacy powiedzieli dość. Polacy pożegnali was 15 października i rosyjskie wpływy żegnamy dzisiaj, właśnie eliminując tą waszą pseudokomisję. Dziękuję, panie pośle. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z pana prezentacją.
Proponuję, aby Sejm jeszcze raz, albo inaczej. Panie pośle Braun, podtrzymuje pan sprzeciw? Zgłosił się pan do mnie z prośbą. Nie, panie pośle. Bardzo serdecznie pana proszę, przez wzgląd na szacunek dla czasu nas wszystkich, aby poinformował mnie pan, czy podtrzymuje swoją decyzję o sprzeciwie. Czy to wymaga aż kontaktu ze mną? Bardzo proszę. Warunki głosowe są słabe. Nie słychać. Robi pan sprzeciw, czy nie, panie pośle? Ja się sprzeciwiam, bo wnoszę... Dobrze, dobrze. Przystępujemy więc do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem propozycji wysłuchania 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto z państwa jest przeciw tej propozycji? Kto się wstrzymał? Panie pośle Matecki, proszę zagłosować, a później wrócić. Nie można głosować na dwie ręce. Widzę, że pan chce prezentować na dwie ręce. Dziękuję. Głosowało 438 posłów, za 246, przeciw 192. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm przyjął propozycję wysłuchania 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusji w tym punkcie porządku dziennego. Panie marszałku, Wysoka Izbo, lewico z prawej coście osiągnęli tym projektem, zbudowaliście frekwencję lewicy z lewej na ich marszu 4 czerwca. Tyleście krytykowali, a teraz nie odwołujecie komisji, tylko wchodzicie w personalia. Nie wiemy, do czego to doprowadzi. Panowie profesorowie, Wysoka Komisjo, dzisiejsza zagrywka w telewizorze mega słaba. Co to było? Jakiś raport Milczanowskiego w sprawie Oleksego Olina? Groteska, zamiast próby porządnego przewrotu puczu, który może pozwoliłby wam kontynuować waszą pracę. Ale chociaż ta zagrywka jest bardzo słaba, odpowiadam na tę zagrywkę i zachęcam moich kolegów do tego, żeby nie popierali odwoływania komisarzy, bo teraz dopiero zrobiło się ciekawie. Teraz dopiero zrobiło się ciekawie, zwłaszcza kiedy pan premier Morawiecki nie odpowiedział na proste, zadane przeze mnie pytanie, obecny był także pan minister Weber, o to, jakie procedury sprawdzające zlecił, kiedy z tej trybuny padła informacja o rejestracji Mateusza Jakuba Morawieckiego jako tajnego współpracownika sowieckiej niemieckojęzycznej bezpieki o pseudonimach Jakob Well Student. Im dłużej, panie marszałku, to ważne, im dłużej Mateusz Jakub Morawiecki odpowiadał na proste i domagające się prostej, jednoznacznej odpowiedzi moje pytanie, tym mniej był przekonujący. A zatem, panie profesorze Sławku, panie profesorze Andrzeju, naprawdę jest co badać, jest co sprawdzać. Odszukajcie w sobie ducha, który kiedyś wami kierował, ducha uczonych badaczy, którzy do spodu wyjaśniają i wyciągają na światło dzienne wszystkie nieprawości naszego życia w historii współczesności. I badajcie, towarzysze, rozkminiajcie, rozkminiajcie i lewica z lewej, dziękuję, i lewica z prawej. A ja poprę, żebyście jeszcze tam mogli chwilę pourzędować. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jako
Ostatni w debacie głos zabierze pan poseł Paweł Kukiz, Kukiz 15. Zapraszam. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, ja króciutko. Mam 5 minut, poczekam, się uspokoicie. Drodzy państwo, widzę, że łączą was z panem posłem Kukizem gorące więzi, ale bardzo proszę, aby spokojnie mógł kontynuować przemówienie w ramach wyznaczonego sobie czasu. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni państwo, z całą pewnością z odwołania członków komisji będzie zadowolony kandydat, a właściwie członek tej komisji popierany przez Kukiz 15, ponieważ spotkał się z tak potwornym hejtem on i z groźbami skierowanymi w stronę jego rodziny. Dzwonił do mnie, pisał SMS-y. Mam te SMS-y, jakby państwo byli ciekawi. Także on będzie zadowolony. Natomiast ja chciałbym odnieść się do słów pana ministra Błaszczaka, który wyraził nadzieję, że prawda zwycięży. Ja też mam taką nadzieję, natomiast dzisiaj obawiam się, że w polskim Sejmie zwycięży Rosja. Dziękuję. Panie Tusk, ja z przerażeniem staję tutaj, dlatego że kilka lat temu stanął pan tutaj i powiedział, że chcemy dialogu z Rosją taka, jaka ona jest. I następnie po tym, co pan mówił, wydarzyły się okropne rzeczy. I trzeba nie mieć wstydu, żeby udawać dzisiaj, że nie realizowaliście polityki resetu z Rosją. Pan boi się jak ognia tego zdjęcia z Władimirem Putinem. Pan się może śmiać, bo pan wszystko zamienia w śmiech, ale to wie pan co, to jest śmiech przerażenia. Dlatego, że historia zapamięta pana jako człowieka, który podpisał umowę, chciał podpisać umowę gazową do 2037 roku. Człowieka, którego oceniła Najwyższa Izba Kontroli. Człowieka, który potrafił ściskać się z Putinem i widzieć w nim przyjaciela. Ale po drugiej stronie byli prawdziwi mężczyźni stanu, byli prawdziwi bohaterowie. To, wiecie co, bo dla was to nie jest może ważna chwila. Dla mnie jest ważna chwila, bo dzisiaj powinniście skierować swoje oczy w stronę profesora Cęckiewicza, który obnażył i wyciągnął dokumenty. Pana podpis zgoda na współpracę służb Polski z FSB. I pan nie ma wstydu. Bo gdyby pan miał choć trochę honoru, wyszedł pan tutaj przed oblicze tej Izby, nawet w super trybie, gdyby pan marszałek pozwolił, i wytłumaczyłby pan, dlaczego przez wiele lat realizowaliście właśnie prorosyjską politykę. I jeszcze na koniec. Pana ministra spraw zagranicznych, jak się mówi w kuluarach, to mówią dziennikarze, chce kierować, czy właściwie chce pan proponować Radosława Sikorskiego. Departament Stanu USA, nagle cisza się zrobiła, tak. Departament Stanu USA stwierdził, że jego czyn wpisuje się na rację Federacji Rosyjskiej. I wstyd, że taki człowiek, który ma pseudonim Reset, ma być ministrem w pana gabinecie. Pana śmiech jest dowodem na to, że pan lekceważy bezpieczeństwo Rzeczpospolitej Polski. I pan, co więcej, jest człowiekiem, który nawet na gruncie europejskim nic się nie przydał Polsce. Co więcej, to dzięki takim ludziom jak wy, Europejskiej Partii Ludowej, budowano Nord Stream 1, Nord Stream 2 i finansowano zbrodniczy system Federacji Rosyjskiej. I pan dzisiaj panie boi ministrze, się tej komisji, bo pan się boi odpowiedzialności. I te pana ministrze, pisze oczy nie będą nikogo mordowały. Panie ministrze, bo pan proponuję... nie powinien patrzeć w lustro z honorem. Już dawno się pan pożegnał. Panie ministrze, i wstyd, że ktoś taki jak pan pretenduje na urząd premiera naszego kraju. I ta biało-czerwone... Panie ministrze, proponuję, aby pan zakończył pan ataki ad personam i odniósł się do rzeczy. Lista posłów zapisanych do głosu i nie tylko ona została wyczerpana. Zamykam dyskusję, ale proszę się... Bardzo proszę, panie pośle... Panowie, proszę o spokój, proszę o zajęcie miejsc. Proszę o zajęcie miejsc. Nie, uważam, że nie. Proszę o nie widziałem szarpania pana posła, widziałem gniecenie zdjęcia. Panie pośle Rutnicki, panie pośle Ozdoba, proszę, panie pośle.
Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów z obrad. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsca. Za chwilę zacznę procedurę wykluczania panów. Panie marszałku! Panowie posłowie, zwracam uwagę, że zakłócają panowie obrady Sejmu. Panie pośle Matecki, panie pośle, którego nazwiska jeszcze nie znam, zapraszam na miejsce. Zapraszam na miejsce, panie pośle. Zapraszam na miejsce, panie pośle, bo za chwilę pana wykluczę z obrad. Tak, dlatego że nie stosuje się pan do poleceń porządkowych marszałka Sejmu. Proszę wrócić na miejsce. Zamykam dyskusję. Informuję, że na podstawie artykułu 10 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 pan Józef Brynkus złożył rezygnację z członkostwa w komisji. W związku z powyższym wniosek o odwołanie pana Józefa Brynkusa ze stanowiska członka komisji stał się bezprzedmiotowy. Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z artykułem 120 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Sejm podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Sejm będzie głosować nad odwoływaniami członków w porządku alfabetycznym.